can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Rumba w wykonaniu pani Ewy i Mieczysława Cichych. I każdy, kto nie zaczął tak dnia, wie, że to był błąd, że to od rumby się powinno. Dzień dobry. Dzień dobry. Mistrzowska wersja, a to mistrzostwo między innymi dzięki panu trenerowi. Paweł Muchewicz, właściciel szkoły tańca Creative Dance z nami. W komplecie już cała trójka. Mistrzowskie wykonanie. Jak osiąga się taki poziom, proszę powiedzieć, dając naszym artystom i tancerzom chwilkę na wytchnienie? Jak się osiąga? Ciężką pracą. Treningi codziennie praktycznie, w weekendy jak nie turniej, to również treningi. Pytaliśmy pani Ewy przed chwilą, jak często tańczycie? Codziennie. Tak. I nie ma zmiłuj się. Nie. Ale chyba, ale z wielką satysfakcją, podejrzewam. Tak. Dojrzałość jest piękna, bo jest piękna i dojrzała. Te wszystkie show, teleturnieje, które są w telewizji, pokazują nam, że młodzi tańczą, a wy świetnie przełamujecie te wszystkie stereotypy, że można tańczyć, no mając 40+, prawda? Co taniec daje państwu, jeżeli chodzi o fizyczność? No, więcej mamy siły. Mhm. Sądzę, do swoich rówieśników widzę różnicę. Ja pani powiem, że nie mierzę tutaj nigdy oddechu, ale jakoś szybko wróciliście do formy po tańcu, bo różni artyści nam się prezentują na parkiecie. Tym młodszym czasami więcej trzeba czasu dać na to, żeby odpowiadali na pytania. No, trener dba też o naszą kondycję fizyczną, także są jeszcze dodatkowe ćwiczenia. Jak długo państwo, panie Mieczysławie, tańczycie razem? Czy wcześniej były inne próby z innymi tancerzami? Stwierdziliście, że do tanga trzeba dwojga w życiu i w tańcu? Nie, myśmy zaczęli w dorosłym życiu tańczyć. Mhm. Ja po 50. Świetnie. Małymi kroczkami, bo to nie jest łatwe w tym wieku dojść do jakiejś takiej klasy, jak żeśmy teraz osiągnęli. Ale dalej, przy tak dobrych trenerach. Dalej się trzymamy, bo pokonujemy siebie, ale i młodsze pary. Tak udaje się ogrywać. Właśnie, panie trenerze, jaka jest, gdzie biegnie ta różnica między tym, co jest sportem w tej dyscyplinie, a tym, co jest tańcem, tym, co jest pięknem, co jest harmonią? To jest jedno z ważniejszych zadań, które stoi przed opiekunem? Myślę, że musimy podzielić i musi być jedno i drugie zarówno. Ale te proporcje to jest jak 50 na 50, czy tego się po prostu nie da zmierzyć? Nie da się zmierzyć. Musi być zarówno to i to. Kogo się łatwiej trenuje, panie Pawle? Młodych, bardzo młodych tancerzy, czy osoby już z doświadczeniem życiowym, mądrzejsze życiowo? Nie ma znaczenia. To wszystko zależy od tego, kto chce. Są dzieci, które chcą, są dzieci, które nie chcą. Są dorośli, którzy chcą, a są dorośli, którzy przychodzą dla drugiej połówki. Słuchajcie, wiele sukcesów. Wielokrotni mistrzowie Polski w tańcu sportowym, standardowym i latynoamerykańskim. Tak. Jak było na tych zawodach? Ciężko? Czy to była bułka z masłem? Nie, nie, bułka z masłem nie. Jest przede wszystkim stres. No i kondycję trzeba wytrzymać. No ją mamy, więc... A czy to oprócz takich tanecznych zadań są jakieś takie zwykłe kondycyjne, nie wiem, tak? Poranny jogging, jakaś siłownia, to są wszystko elementy, które muszą może być nie poranne, bo na turniejach startujemy raczej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, więc jakby te treningi też odbywają się w tych godzinach, kiedy z reguły są rundy turniejowe, więc... Ale są również ćwiczenia, różne zajęcia crossfitowe, zajęcia wzmacniające, które mamy również w klubie, także... A jesteście rodzynkami w swoim otoczeniu, wśród swoich znajomych, przyjaciół, czy to jest powszechne? Bo mam wrażenie takiej mody, która zapanowała na to, że ludzie się zapisują, przynajmniej na kursy tańca. Nie mówię, że każdy za chwilę osiąga poziom mistrzowski, tak. ale jest coś w rodzaju takiej mody. Kursantów jest dużo, na pierwszych krokach i tak dalej,
ale mało pary się wybija ponad. To jest trudne. Nie wszyscy jakby chcą startować turniejowo. Życzymy zatem sukcesów na kolejnych turniejach. Warto dodać, tak? Że zdobyli Mistrzostwo Polski to w dwóch kategoriach. Aha. Ostatnio. Mistrzostwa Polski, które w Rumi się odbyły. Zarówno w kategorii senior 3, jak i senior 4. No i zdobyli najwyższą międzynarodową klasę mistrzowską S. Także. No to nie każmy naszym widzom czekać na kolejną próbkę możliwości. Tym razem w Jive, nie pomyliłem się. Zapraszam. Tak? Pani dziękujemy Ewa serdecznie. I pan Mieczysław. I szacunek wielki dla państwa. Dziękujemy bardzo. Poszli na parkiet, żeby rozpocząć swój kolejny poranny taniec.